mówisz takie kupowe kolory? Tak. Aha, no to a super. A co ci to przypomina? Kupę. A chyba nie podasz. A ja, zawsze robię kupy wieczorem, Kasia. I rano. W sumie sram 3 razy dziennie. Hejo! Cześć! Z tej strony Nikola, Monia i Kasia z Zabawy. Siema! Co tam? Dzisiaj mamy co? Challenge! Powaga challenge. Właśnie, powaga challenge. Dzisiaj mówimy do Was bardzo poważnie. Wy oczywiście będzie najpoważniejszy odcinek. Tak, tak, widzimy nas poważnie i później ogólnie będzie śmiesznie, bo osoba, która przegra, czy która się w ogóle zaśmieje, no to przegrywa, wiadomo. Prawda, Katarzyna i Nikola, zgadzacie się na to? Tak, jak mówisz. Jeżeli chcecie więcej takich poważnych challenge, oczywiście zostawcie kciukasa w górę. Napiszcie nam w komentarzu, czy Wy też jesteście poważni. I czy potraficie to zrobić tak po prostu... Tak, wiecie o co chodzi, tak jak my teraz. No ogólnie mi jest ciężko, bo ja nie umiem być poważna, no ale to mi trzeba. Tak. Dobra. Są takie chwile, jak ten filmik, że na potrzeby dla Was. Tak. Tak. Staramy się, jak możemy. Właśnie. Także to komentujcie. Mam nadzieję, że będzie śmiesznie. To co, zaczynamy? Tak. No. Dobra. To pierwsza osoba. Przestań! Chyba uśmiech, śmiech i zarobienie. Koniec! Nie, nie, no, jeszcze raz. No, dobra, jest dobrze. Jest już, jestem poważna, tak. To osoba, która przegra, opowiada jako pierwsza. Właśnie, dobra. To jesteście gotowe? Tak. Dobra, to 3-4. 3-4. Ja jestem pierwsza. 3-4. 3-4. To Nikola rozpoczyna. Jako pierwsza. Opowiada opowiedz, jak wyglądał twój dzień. Albo zadawaj nam po prostu pytania jakieś, a my będziemy odpowiadać bardzo poważnie. Tak. No to jaki jest mój ulubiony kolor? Twój ulubiony kolor jest chyba niebieski. Nie. Ja uważam, że straczkowaty. Tak. Straczkowaty? Mhm. Aha, a czemu straczkowaty? Bo tak, bo lubię. Lubisz? Lubisz takie kupowe kolory? Tak. Aha, no to a co ci to przypomina? Kupę. A chyba nie podam zadać pytań. Ja zawsze robię kupy wieczorem, Kasia. I rano. W sumie sram 3 razy dziennie. Poważna, teraz Katarzyna zaczyna rozpoczynać. A ja też się nie mogę śmiać. Skoro jest poważnie, to muszę mówić Katarzyna. A ja się nie mogę śmiać teraz, jak ktoś zadaje pytania. Znaczy się ty możesz. Caryca Katarzyna, druga. Właśnie, była kiedyś taka. Kto zna, oczywiście łapa w górę. Kto lubi historię? Też. No. Właśnie. Ciekawe. A w ogóle możecie grać razem z nami. Mhm. Napiszcie nam w komentarzu, kiedy się zaśmialiście. Czy nam poszło lepiej? Czy wam? Właśnie. O, super. No dobra, to teraz Kasia. No. Do Was. Pytania. Tak, do nas. Znaczy pytania, albo po prostu możesz mówić do nas coś. Mm-hmm. No dobrze, w takim razie zadam Wam pytanie. Tak, jakie? Zostaję w temacie. Jaką kupę zwierzęcią widzieliście największą w swoim życiu? I czy Wam... Słonia. Słonia. A jaka duża była? Kupa? No. O, taka duża była. A ciężka? No, nie wiem, nie podnosiłam jej, ale śmierdziało strasznie. No. A swoje zobaczy, że patrzy na jego kupę? Tak, i się zdenerwowało na mnie. Chciał mnie pogonić, ale ja szybko uciekłam. A wyobrażasz sobie, żeby słoń wziął cię swoją trąbą i cię wciągnął? Sorry, też mówię. Wyobrażacie to za mnie takiego słonia i... by cię zsysał jak ten, jak odkurzacz. Dobra, to teraz ja, tak? Bo w sumie... No, zaśmiałaś się. Dobra, to ogólnie w sumie kto wygrywa? Nie, jest remis, ja mam w każdym remis, nie? A nie, bo Nikola się też nie zaśmiała. Czy jest... Aha, bo to też nie działa. Tak, bo ja nie wiem teraz, no. To ja wygrywam, bo ja się... To w sumie mamy remis chyba. Bo ty teraz się nie zaśmiałaś, bo ty... A nie. Ja się zaśmiałam, bo... Ale ty zadawałaś pytanie, to mówię, że to chyba... A nie, nie. Ale wtedy jak Maria zadawała, to Kasia się zaśmiała. Jak Kasia teraz zadawała, to Maria się zaśmiała. Aha, no właśnie, dobra. Więc na razie Nikola wygrywa. No to teraz moja kolej, jesteście gotowe. No to nawiązując do tego tematu kupy, ogólnie nie tak... Nie, ja mam tak, że nie pozwoliłeś. Dobra, poczekaj, ale zmień temat, no ile kupa jest najlepsza.
śmieszna. No właśnie śmieszna, ja nie mogę wytrzymać. Mówię, znowu kupię. Nie. No tak, kupa, kupa. Dobra, kupa, spróbuj. No to Kasia, ile razy strzelasz kupę dziennie? Ciąg. Ja nie daję szans Nikoli w ogóle, słuchajcie. Nikola, ile razy robisz kupkę? Ciągle. Ciągle? Aha, mała, duża? Pachnie fiołkami, czy nie? Myślę, że kupa robi większą niż sama jest. To co? Ja biję rekord, słuchajcie. No dobra, no to już skoro mamy tą kupę, to co dzisiaj robiłyście ogólnie w domu? Kupę. Kupę? A mnie w domu w ogóle nie było i co? Aha, nie było się w domu. Nie, ja latałam. Wiem, że robiłaś kupę na zewnątrz, jak nie wiem. Tak. Jak coś w kupa, to się śmieję. Dobra, już nie będę nic mówiła, bo teraz wiesz, to mi teraz wasza kolej, bo się wysłałaś Katarzyna chyba 50 razy. Dobra. To liczył, pisz w komentarzu. Właśnie. Dobra. A ja próbuję być poważna. A jak wam idzie, śmiejecie się? Czy nie? Dajecie radę być poważnymi? Napiszcie w komentarzu koniecznie. Dobra. To zaraz kto? Nikola, zaczynam od nowego. Nikola rozpoczyna. Tak. No. Czy lubię kolor brązowy? Podejrzewam, że lubisz kolor brązowy. Bazując na tym, że twoja poprzednia odpowiedź brzmiała kupa. No właśnie. Straczkowaty i w ogóle to kupa brązowy. Brązowy jest tak. Bardzo podobny. Lubię brązowy, no bo brązowy jest podobny do kupy. Aha, super. Mamy fankę kupy, słuchajcie. Ja mam brązowe oczy jak kupa. Ja też. O, no, nie. Serio? To mi brązowe oczy? No nie, rzeczywiście. Rzeczywiście. Mam ciemniejsze od ciebie. Nikolka ma zielone. Nikola to nie odbierz tak kupy, skoro masz zielone oczy. Straczka też jest kupą. Pierwszy raz się nie zaśmiałam na słowo kupa. 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 Nie mogę po prostu. Dobra, ja się zaśmiałam. Teraz Kasia. Teraz ja. No. Co może być śmieszniejszego od kupy? Kupa, kupa. No, pytanie do was. Co może być śmieszniejszego od właśnie, kupy? Właśnie, napiszcie w komentarzu. Kupa. Dobrze, Kasia, to może porozmawiamy o jakimś fajnym temacie. Kupa może być fajniejsza od kupy. O, super. Nikola fajnie podsumowała właśnie nas teraz. Fajniejszy temat niż kupa. Tak. Na przykład powiedz mi, co jadłeś dzisiaj na kolację. Ale to ja zadaję pytania. Aha, no tak, właśnie. No, dawaj. Bardzo śmieszne. Ha, ha, aż się uśmiałam. Ha, ha, ha. Dobra. No. Co jadłeś najobrzydliwszego? Najobrzydliwszego? Ja jadłam na przykład, ogólnie nie lubię wątróbki. A ty, Nikola? Szpinak jest najlepszy. Szpinak. To wygląda jak sraka też. A przypomina ci się kocia karma? Kocia karma, tak. Uwielbiam kocią karmę. A jak ci chodzi między zęby? Lubię. Ale mamy twarde zawodniczki, szczególnie tą jedną po mojej prawej. Właśnie Monika wyobrażała sobie, jak wyjmuje sobie resztki kociego jedzenia z między zębów. Słuchaj, teraz już sobie balonek będziesz miała? Ja sobie tylko mam trąbę. No, słoń! Dobra, to teraz kto? Teraz ja. Nikola, czemu się nie śmiejesz? Dobra. Takie nieśmieszne. A na czym my byłyśmy? Ogólnie? Na czym skończyłyśmy? Aha, o ogólnie przestanę prawdę liczyć. Kasia, ogólnie lubisz kocią karmę? Nikola, lubisz kocią karmę? Lubicie kocią karmę. Podobno. No dobrze. No. A jadłyście kiedyś kocią karmę? Tak. Jak wam smakowało? Dobra. Była dobra? Dobra. Czy wylatywała wam z buzi? Nie. Wylatywała w drugą stronę. Aha, czyli że do środka? No. Tak. Do otchłani. Aha, i wylatywała dołem? Tak. Wyobraziłam to sobie. Ja też? Nie. Dobra, to teraz Nikola, tak? Bo to jest ten, ciąg dalszy. No, dalej Nikola. Ja się nie śmieję. Ciekawy! No co bierz z mojego kocka? No właśnie, bądźmy poważne. Ja a ty Katarzyna, otwórz oczy. Lubię bardzo kolor kreskowy, a to brązowy. Lubisz kolor bardzo, a dlaczego lubisz taki kolor, Nikola? No bo jest kupa w kolorze takim. Kupa, no dobrze. I kocia karma też. Kocia karma, no. Czy zależy, że wszędzie jest wokół kupy? Właśnie. Kupa. Nasz świat nie jest tylko wokół kupy. Nikola, zmieniamy temat. Właśnie. Od teraz mamy zakaz mówienia o kupie. O, jak ktoś powie o kupie, to przegrywa po prostu automatycznie. Dobra. O, to będzie tak. Ciężkie. No, będzie bardzo ciężkie. A to wypiszcie cały czas w komentarzu, było, jak wam idzie. To było bardzo głupie, że w ogóle to powiedziałam. Właśnie fajne. Nie. Tak. Dobra, no Nikolka, co tam? Kolor jest podobny do koloru sereczkowego.
Kola? No. Kola jest bardzo budująca. Mhm. A jak się ją pije, to tak między zębami, wiecie, piana, jakbyś była w ciepłym sen. Właśnie, tak. No. Pokaż mi, Kola, jaki jest ciepły pies, jak ma ślinę. Tą pianę. Czekam. O, super, jakaś jest coś groźna, Nikola, ale jakoś trochę tak też. Nie chcę mi się zbyt jakieś w Nikolka. Super masz oczy, zielone takie ładne. Mhm. Jak trawa. Jak trawa, jak straszka też w sumie. O, ale zapiała. Kukuryku! Kukuryku. No, kukuryku. Chyba mamy kukuryku. Kto lubi koguty? Lubisz koguty? Ja miałam kiedyś koguty, znaczy moja babcia miała kury. Ja też miałam kury. Robimy tak ko. Ja lubię kury. Lubisz kury? Mhm. A jajka też lubisz? Mhm. A na surowo? Właśnie. Czy na miękko? Czy na twardo? Na przykład? Bo ja lubię na przykład na miękko. Ja na miękko. Ja na pół miękko. To o, no fajnie. Dobra, no to chyba Nikoli się nie udało nas wyśmieć. To teraz Kasia. Teraz ja. Tak. Wyobraźcie sobie. Tak, słuchamy ciebie że bardzo. Że możecie być no najdziwniejszym stworzeniem stworzenia świata. No, na przykład... Który ma... Żdownicą. Nie, jakbyście mogły być tylko jakimś przedmiotem z tego pokoju. Czym byście były? Ja byłabym na przykład aparatem fotograficznym. Czemu? Bo lubię zdjęcia. Czemu? Nie mogę! No nie mogę! To jest najgorszy ty. Czemu? Nie mogę! Czemu? Nie mogę! Ja bym była w tą grupę. O, czemu? Bo jest taki taki mokry. Czemu? Bo jest taki rozciągający. Chcesz być rozciągającym glutem? Czemu? Tak. O. Czemu? Fajnie, w sumie. Właśnie, Nikola, czemu? Teraz już moja kolej. Kontynuujemy dalej. Tak. Czemu? Bo tam jest kolorem. A w jakim jest kolorze? Morskim. A morskim, prawie jak takie te, jak ryba. Saduszkami. Aha, a w jaki jest dotyku? Tego? Mokrym. Mokrym? Mhm. Mokrym. No dobrze. Ale większy on jest, czy jaki taki, wiecie, no, obśmizgły? Obśmizgły. A, jak żdownica. Mhm. No dobrze, no to teraz, że tak powiem, ogólnie to lubię balony. A ty? Aby? Mogą być. Lubicie balony? Różowe. Mhm. A najbardziej mnie rozśmiesza, jak Kasia dmucha balona i wygląda jak ryba taka. No, w sumie każdy z nas tak. Ogólnie nie mam już pomysłów i nie udało mi się was rozśmieszyć. Moje drogie panie. Ja bardzo spoważniłam w ogóle od tego odcinka. Od dzisiaj w ogóle wszystkie odcinki będą takie. I naprawdę mi w sumie też się tak spodobało. Jeżeli chcecie mnie nas one są takie bardzo poważne, to dajcie nam znać o tym oczywiście w komentarzu. I chyba koniec challenge, co? No. Dobra. No to zakończyliśmy nasz odcinek. Właśnie, że tak powiem, myślę, że przegrałam challenge. Ogólnie, no nie, ja też w sumie mogłam przegrać. Ale ja bardziej. Ja bardziej. Dobra. Oddaj mi tą przegraną, a nie walcz. Nie walcz, bądź silny. Ja wygrałam. Nikola, wygrałam! Właśnie, ale no już się zamieniamy. Już o chłopie. Już nie, no dobra. Już będziesz się śmiać. Więc jeżeli chcecie... Od razu lepiej! Jeżeli chcecie więcej takich odcinków, oczywiście napiszcie nam w komentarzu, jak wam poszło, prawda? Tak. To, że widział mojego kotka. Kasia mówię, udaje. Nie rzuciła, wypadł mi. Właśnie, kto złapał Puszena. No. No, właśnie. A my widzimy się w kolejnym odcinku. Pa!